O kur... O kur... A, co jest, stary? Co? O, kiedy my mieliśmy taką siłę? Ile? 7,40! Co? No kurwa, no nie! Nie pij... Stary, to już jest... Ale to patrz, nie jest, to nie jest łuska! A co to jest? A nie, to jest łuska. O kur... Łuska, kurwa, stary, ale jakaś starsza w ogóle! Stary, to jest? O kurwa, mam ciarki na ciele, nie? Spełniła się nasza kolejna intencja. Nie wiem. Czy macie jakieś pozwolenia, albo czegoś? Bo mi nie wiadomo, że coś takiego tu będzie. Czasami w życiu brakuje emocji. Poznań znamy prawie tak dobrze jak własną kieszeń. Dlatego szukając nowych, ekstremalnych doświadczeń, wybraliśmy się niezły kawałek za miasto. Dlatego witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Randonautiki w Środzie Wielkopolskiej. Tak jak widzieliście w mieście Isamu, z którym swoją drogą możemy nagrać odcinek. 2,5 tysiąca złotych na sprzęt zostało Zaraz będę miał go miał. Co ty robisz? PUBG gram, stary. Widzicie, Mikołaj się już wciągnął. Yes! Wy też możecie. Yes! A! Winner, winner, chicken dinner! Czyli PUBG Mobile. Mobilną grę typu Battle Royale na silniku Unreal Engine 4. Ale mało tego. Z okazji premiery nowej odsłony filmu Park Jurajski, PUBG Mobile nawiązało współpracę z Universal Pictures. Jest to pierwsza tego typu współpraca Universal Pictures z grą mobilną, dlatego jeżeli jesteś fanem serii Jurassic World, to nie przegap niespodzianek, które czekają na ciebie w PUBG Mobile. Gra polega na przetrwaniu pośród setki graczy, która ląduje na polu bitwy, aby rozpocząć intensywną, ale przyjemną podróż. Każdy gracz jest zobowiązany do zbierania zapasów do przetrwania, a także do maksymalnego wykorzystania potencjału terenu mapy, pojazdów i przedmiotów, aby stać się ostatnią drużyną stojącą na polu bitwy. Gracze mają do wyboru wiele map, dlatego znajdziesz tu masę wrażeń. Zarejestruj się do PUBG Mobile i odbierz pakiet Jurassic Dinosaur Voice oraz dedykowany strój za darmo. Śledź uważnie profile PUBG Mobile, bo więcej niespodzianek już wkrótce. Kurde! Pobierajcie grę z linku w opisie. Powodzenia w rozgrywce. Może pójdzie wam lepiej niż mi, bo... Kurde. Tak właśnie wygląda 2,5 tysiąca złotych. Maczeta, nowa latarka, alarm dźwiękowy i cała masa sprzętu, o którym już wam opowiadam. Mamy ze sobą saperkę. Nowy zakup, który będzie nam służył przy wykopalistach. Wykopaliskach? Kopaniu, po prostu. Mamy też ze sobą nową lornetkę. Sprzęt, który będzie nam pomagał w momentach, w którym nie do końca będziemy pewni tego, co jest w dalszej odległości. Mamy też... narzędzie wielofunkcyjne, tak zwane multi-tool z 25-letnią gwarancją. Proponowaliście, żebyśmy kupili rękawiczki, więc takie rękawiczki też się pojawiły. Mamy ze sobą kompas. Ten kompas będzie służył nam na przykład w lesie, w momencie, w którym się zgubimy. Czasami są takie sytuacje, żebyśmy mogli się ponownie odnaleźć. To, czyli absolutny hit, jeżeli chodzi o las, bo bang. Ta latarka potrafi zrobić dzień w nocy, ale jej możliwości jeszcze wam zaprezentujemy. No i oczywiście maczeta, o której wspominałem wam do karczowania, czyli sprzęt, który będziemy używać w lesie. Na razie go nie rozpakowuję, to wszystko będziemy wam pokazywać z czasem. Dlatego jeżeli chcecie, żebyśmy nagrali odcinek z jakimś youtuberem, na przykład z Isamu, który jest ze Środy Wielkopolskiej, albo na przykład z Wojtkiem Golą, który jest z Poznania, czy jakimkolwiek innym youtuberem, zaproponujcie go w komentarzu, ja odezwę się do niego, wyrażę chęć zainteresowania nagrania takiego odcinka, a czy ona się zgodzi? Czy ta osoba się zgodzi? Tego nie wiem. Możecie próbować. No i próbowaliście też wbić tyle łapek w górę. I byliście tyle od tego celu. Dlatego, jak to mówią, do 3 razy sztuka, tylko tym razem bez łapek w górę. Po prostu, jeżeli będą komentarze, które będą zawierały nazwy miast, a jeden z nich będzie najbardziej lajkowanym, na przykład tak jak ten z poprzedniego odcinka, to wybierzemy się do właśnie tego miasta w kolejnym albo w kolejnym, w sensie w tym następnym, po kolejnym odcinku, do na przykład Torunia. Bo Toruń będzie najbardziej lajkowanym komentarzem w tym odcinku. Ale dobra, koniec tego gadania. Moi drodzy, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, tylko tam na dole. Zostawiajcie łapki w górę. 20 tysięcy polubień i wjeżdża kolejny odcinek z Randonautiki. A tymczasem pora opowiedzieć wam o intencjach, które będą dzisiaj nam towarzyszyły, bo jesteśmy w końcu w środzie. Pora generować punkt. Hook, instrument
nieznajome i obrzęd. To właśnie te cztery intencje będą towarzyszyły w dzisiejszym odcinku z Randonautiki. Mam już odpaloną aplikację, właśnie Rando, jesteśmy w Środzie Wielkopolskiej, tak dla przypomnienia. Generuję punkt, w takim razie skupiam się na intencjach, jest 22.14. Mikołaj, też proszę skup się, będzie grubo dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie grubo. Mamy też kupę nowego sprzętu, który z miłą chęcią wykorzystam. A właśnie, czy ja wspomniałem wam o latarce UV? Też towarzyszy nam. Tak? Dzisiejszy, tak. Nice. Też mamy. Też jest latarka UV i też brałem pod uwagę wasze komentarze z pod poprzedniego odcinka, kiedy mówiliście, że trochę brakuje wam tego, jak latamy po lasach i w ogóle. Więc dobra, zobaczymy. Siła 509, promień 62, 92. Tylko czy my tutaj dojedziemy? Wygląda jak duże pole firmy. Łe, ale to brzmi dobrze, stary ochroniarze, te sprawy, my to lubimy, nie? Oni też. Jedna z naszych intencji. No właśnie. Jedziemy. Początek odcinka wydawał się spokojny? Przyznam wam rację, bo największe emocje były dopiero przed nami. Zobaczcie. Wiesz co, no z tego co widzę, to stoją tiry, tam do góry jest jakiś balkon i światła się świecą. Nie wiem, czy tam jest jakieś wejście. Tak wygląda, jakby było wejście na górze, ale ja nie wiem, czy tu nie... Ale stary, ochroniarze nie widać, jakby no tak, cały czas nikogo tutaj nie ma po prostu. Ale światło się palą, nie? No tylko, że wiesz, to może być teren prywatny i tak mi się wydaje, że jesteśmy na terenie prywatnym, więc nie wiem, czy nie będzie przypału. Ale tą prawą stroną byśmy mogli pójść, mimo wszystko, bo tu szlaban jest zamknięty, ale tam jest otwarty, nie? To co, idziemy? No tylko, że ochroniarz jest na 100%, nie? No nie wiem, dobra, znaczy może być. Bo to jest tam, mi się wydaje. Nie, tam jest sklep. Ha! To jest sklep. Ha, dobra, stary, to ja źle widziałem. No to chodź, to podejdźmy. No dobra. No taki, wiesz, magazyn małej firmy, nie? Bym powiedział. Właśnie nie takiej małej. Znaczy nie takiej małej jakby, ale... Właśnie nie takiej małej. Ale nie jest to aż tak gigantyczne, nie? Udało nam się dostać na jakiś teren przemysłowy. Nie do końca byliśmy w stanie określić, dokąd idziemy, gdyż przed nami były nieznane budynki. Tak jak mogliście zauważyć na początku, zrobiliśmy rozeznanie terenu, gdyż obok w budce znajdował się ochroniarz, który, jak przynajmniej nam się wydawało, pilnował placu. Okazało się jednak, że chyba spał, gdyż przeszliśmy obok szlabanów bez większych problemów. Finalnie udało nam się zlokalizować miejsce, które wzbudziło w nas zainteresowanie. Ale co to jest? No to są wózki do przewożenia jakichś rzeczy, stary, na to wygląda. Ja pierwszy raz coś takiego widzę. No to ja też. Tutaj musimy zapytać naszych specjalistów, którzy oglądają ten materiał. Co to są za wózki? I do czego służą? Ciekawe to jest. Bo w ogóle jesteśmy na takiej przestrzeni magazynowej. Tu jest bardzo dużo dziwnych rzeczy. Na razie rozglądamy się w poszukiwaniu naszej intencji, ale są płyty betonowe, są jakaś kostka brukowa, tam są jakieś styropiany albo coś takiego, tu są jakieś bele. Wygląda to dziwnie, ale o dziwo chodzimy po tym terenie bez problemu. No. Bez przypału, nikt do nas jeszcze nie wyszedł, więc... Ale lekki niepokój jest. Trochę tak, no bo to jednak... Plus tam jakieś auto się kręcą przy wieży. Coś dziwnego. Widziałeś? Zobaczymy. No wiem, bo tam coś podjechało. No. Nie spodziewałem się jednak, że po chwili uda mi się dostać do jednego z dziwnych pomieszczeń tej ogromnej fabryki. O kur... Wchodzić? Nie wiem, spróbuj. Obserwuj. Co to jest za pomieszczenie? Wow. Nie mam bladego pojęcia, absolutnie nie znam się. Ale chyba nie chciałbym tam trafić. Nie wiem, ale... O kur... dziwne, stare miejsce. Porąbane. Nikogo nie ma. Dziwne bardzo miejsce, ale jest otwarte, zobacz. Bez problemu, no. Można wejść, ale... Kotłownia czy co to, nie wiem. Nie wiem, jakieś pomieszczenie gospodarcze albo przemysłowe. No. No i to na kabli, ale wydaje mi się, że...
Ale intencji tutaj nigdzie nie widziałem. No właśnie nie ma. Dobra, chodźmy jeszcze dalej. Budynek, do którego trafiłem, wyglądał jak jakaś rozdzielnia lub pomieszczenie funkcyjne. Niestety nie jestem specem i nie wiem, do czego mogło służyć, ale wiem, że są tutaj widzowie, którzy na pewno w komentarzu podzielą się informacją, do czego mogły służyć te wszystkie maszyny. Z góry dzięki. Wróćmy jednak do lokacji, z której, jak się okazało, musieliśmy szybko uciekać. Dlaczego? Czuliśmy się dziwnie obserwowani, a nie chcąc ryzykować złapania, postanowiliśmy jak najszybciej zmienić miejsce eksploracji. O kurwa! Co jest, stary? Co? Kiedy my mieliśmy taką siłę? Ile? 7,40! Co? No kurwa, 7,40 siły na jakimś polu. Ej kurwa, dawaj. Miejsce, do którego tym razem wysłała nas Randonautica, miało bardzo mocną siłę. Droga, którą pokonaliśmy, była naprawdę interesująca, gdyż przez dobre 2 km jechaliśmy polami, mijając nawet jakieś zaparkowane auto. W końcu udało nam się dojechać, ale musieliśmy jeszcze pokonać kilkaset metrów pieszo, by znaleźć się w punkcie. Jak coś, idziemy specjalnie ścieżką, żeby nie deptać nikomu plantacji, więc żeby nie było w komentarzach, my też szanujemy czyjąś pracę i nie niszczymy pól. Wy też nie niszczycie. Jesteśmy w punkcie. Tak? No z tego, co pokazuje Randonautica, to tak. Tylko to, co jest ciekawe, mamy 28 metrów. Nie jest dużo, ale nie chcę niszczyć ani tego, więc nasze poszukiwania pociągniemy tym pasem, wydaje mi się. Dobra, no to i w sumie i tak tutaj powinniśmy kopać, bo tu wydaje mi się, że jest jedyny dostęp do ziemi dobrej, stary. No i tak, żeby nie niszczyć, nie? No. Dobra, jedziemy. Używanie wykrywacza metali widzieliście już niejednokrotnie, ale dla przypomnienia. Nasz wykrywacz jest dynamiczny. Oznacza to, że należy nim szybko skanować to, co może znajdować się w ziemi. Dlatego przy przeszukaniach, kiedy skanujemy różnego rodzaju miejsca, tak jak teraz to pole, to muszę machać tym naszym wykrywaczem całkiem dynamicznie, ale to daje nam możliwości odnalezienia czegoś konkretnego w ziemi. Coś tu będzie? Zaraz się przekonamy. Mam nadzieję. Ty. Co? Zapomnieliśmy. Czego? Jesteśmy stary strasznie daleko od auta. Pinpointera. Łe. Widzieliśmy pinpointera. Ale na razie i tak nawet nie masz sygnału ani jeden. Co ty gadasz? A stary... Ja to wykrakałem, stary. Ja powiedziałem, a nie masz ani jednego sygnału. Ej, mam ciarki teraz na ciele normalnie, nie? Jo. Tylko co to jest, stary? Coś tu bije. Ale ej, stary, to będzie mega szansa, żeby tutaj coś znaleźć. To jest... Ale to jest tu pomiędzy tymi roślinami, ja tu nie wiem, czy to... Czekaj, tutaj bardziej. Tutaj byś mógł saperką spróbować rozkopać. Próbujemy? No dawaj. Tutaj, słuchajcie, jest jakieś znalezisko. Przynajmniej tak nam się wydaje. Ale wiesz, że bez tego pinpointera może być ciężko. No ja to wiem właśnie. I to dużo, dużo ciężej. Gdzie to było? Tu? Tutaj, no. Gdzieś? Tutaj, gdzie? Tutaj, gdzie? Gdzie? Leży ta szyszka, czy co to jest? No stary, jestem mega ciekawy, co to może być, nie? Sprawdzę tam ziemię. A nie, bo to jest miękko, to się no. Mięciutko kopie. Cały czas tam idę, mocny sygnał, stary. Ej, stary, serio, coś tam musi być, nie? No i to takiego grubego. No. Ale co to jest? Spróbuj przejechać właśnie teraz. Nie gadaj, że to... Nie masz... Był sygnał. O! Wykopałeś? Co? Wykopałeś to chyba. Odsuń nogi i tą łopatkę. No nie ma. Cały czas jest tam gdzieś, tylko głębiej chyba.
Ja nie wiem, czy to nie jest w Rosztynie, wiesz? Kurde, bo to tak strasznie w ogóle bije z tej, tej. Ej, huk! Ej, stary, to był huk! To była intencja, stary. No ale to nie w miejscu, to gdzieś dalej, nie? Na 100% stary, to nieważne w jakim miejscu my jesteśmy. No ale to po co... Znaczy... Dobra, to wiesz co? Zróbmy tak. Zadecydujcie, czy mamy zaliczyć jakkolwiek tą intencję, bo... No huk niby był, ale czy... No i to jaki huk? Więcej? Nie mam pojęcia. Ej, dobra. Mam tu kopać dalej? No a pokaż sobie, co wykrywasz teraz pokazuję. Czy jeszcze jesteśmy w tej dziurze, czy gdzie? Czy przeniosłeś to? Przeniosłeś! Ej, ku... O ku... Czy to tu jest? Ja p***a bez pić, bo teraz jest taka lipa. Przebieraj łopatą delikatnie. Kurde, ale... To? To? Kamień. Tak? Nie, nie zegar. To zegarek. Dobra. No, zegarek. Byliśmy o krok od wyciągnięcia tajemniczego przedmiotu. Jesteście ciekawi, co to? Będziecie w szoku. Co to jest, stary? Co to? O kurde! To jest nabój? Łuska w sensie? Ale normalna łuska. No chyba łuska. 38,77 tu jest chyba napisane. Nie wiem, bo ja się nie znam, ale... To nie podpina się pod jakąś naszą intencję? No stary huk! Znowu huk w tym miejscu! No? No serio, kurwa! I mówię ci, dwie są! Oj kurwa, mindfucka. No ja mam mindfuck. Wybuch to! Ej kurwa, serio? Pokaż. Ale ładna też, co? Nie wiem, no ja się nie znam, bo nigdy w życiu nie strzelałem z prawdziwej ładnie broni. To wygląda po prostu. Ciekawe, ile to ma w ogóle. Ale co by na polu robiła łuska? 38,77? Dziwne, nie? No. A zobacz, czy nie ma więcej jeszcze chwilę. Co? Dobry pomysł. No stary, zazwyczaj jak jest jedna, to znaczy, że ktoś strzelał chyba, nie? No to powinny być pozostałe, no. Znaczy, ziemia też się rusza, a tu jest pole, nie? Więc tutaj jeżdżą te... No tak, w sumie masz rację. No ale dobra, kur... zdradźcie nam proszę, do czego mogła służyć łuska 38,77. Nie mam bladego pojęcia, ale... Ale stary, jak nic, to ja bym to... Trzeba podpiąć i ten huk, i to. No to będzie trzeba oczyścić. Dobra, zobaczmy, czy czegoś tutaj jest więcej. Nie gadaj. No kur... Nie gadaj, stary. No i to jak mocno bije. A na co ty masz ustawione? Na biżuterię? Nie. No w cały metal teraz jest ustawione. Ty, ale ile to jest odległości? Z 1,5–2 metry? Ale myślisz, że to będzie druga łuska? Nie wiem, co to. W którym miejscu? Tu? No gdzieś tu. O kurwa, stary. Dawaj tą łopatkę. Czekaj, pinpointer. Ale pika normalnie, stary, zajebiście. Stary, to jest mega mocny sygnał. No ale to?
tu. No k***a, no nie. Nie p***a, stary, to już jest... Ale to patrz, nie jest, to nie jest łuska. A co to jest? No nie, to jest łuska. O k***a. Tu łuska k***a, stary, ale jakaś starsza w ogóle. Patrz. Zobacz, ta jest jakby nowsza, a ta jest taka, widzisz, jak no. się różnią od siebie? Skorodowana taka już. Ej, a myślisz, że z takiej broni można strzelać do zwierzyny? Bo może tutaj jakaś zwierzyna by była. No zazwyczaj jak myśliwi, właśnie to chyba, takie mieli dłuższe. Pamiętasz, za dzieciaka się kupowało na targach takie naboje? No. Ej, ale to już musi tutaj leżeć. Jo, pierdolę. Bo zobacz, to jest już zardzewiałe całe. Czekaj, pokażę jej. Cała zardzewiała, a ta jest taka bardziej miedziana, tak jakby była nowsza, nie? Zupełnie. No może chłopaki sobie i to zobacz, strzelają z czegoś. Ile to jest od siebie? Tu jest i tam jest, nie? To jest metr? Z półtora, dwa. Z półtora metra. No. Ej, kurde. No to chyba mi się wydaje, że teraz spokojnie możemy zaliczyć intencję Mikołaja. No takiego znaleźliska to jeszcze nie mieliśmy. Ej, serio, nie mieliśmy? Raz w życiu znaleźliśmy monetę a nie mieliśmy łusek i klucza. Gdzieś? Nie, łuski nigdy nie mieliśmy chyba. Monetę mieliśmy i klucz. Pamiętasz, że jakąś ukraińską monetę mieliśmy? Tak, no to pamiętam. No dobra. Kochani, przeanalizujemy sobie to na live'ie. Live'y są we wtorki, środy, czwartki o 20. Zapraszam was bardzo serdecznie. A wy w komentarzach proszę piszcie, do czego mogły służyć. Tylko to są jakby dwie różne bronie, nie? Ta jest krótsza. No właśnie ja się nie znam trochę na broni. Ja też, ja totalnie, a na tej nawet nic nie ma napisane za bardzo, więc ciężko jest powiedzieć. Ej, dobra, zajebiście. Mamy dwa te. To ja to biorę. Zakopujemy dziury. Czy patrzymy jeszcze? Ale chyba intencja zaliczona, wydaje mi się, nie? No to chyba możemy lecieć. Dobra, mnie już była zaliczona, jakby był wystrzał, stary. Dobra, to zakopujemy. Zakup i lecimy. Środa Wielkopolska to specyficzne miejsce, ale jeszcze zostaje nam instrument, obrzęd i nieznajomy. Czyli trzy intencje. Pozdrawiamy serdecznie chłopaków, ale teraz pora wygenerować kolejny punkt, do którego się udamy, więc zobaczmy, co przyniesie nam Randonautica. Tym razem promień 3 km, nieco ponad, no i za 4 minuty wybija północ. A jak doskonale wiecie, najdziwniejsze rzeczy dzieją się po północy, a zostało nam jeszcze trochę lokacji dzisiaj, więc... Po północy będziemy je eksplorować. Zobaczmy, co będzie naszą kolejną miejscówką. Ej, mam coś. 4,55 siły. Widzowie dalej nam tutaj towarzyszą. Rozpocznij podróż, otwórz w Google Maps. Czekaj, zobaczę tylko, czy to nie jest ten teren, w którym byliśmy. Wygląda ciekawie, zastanawiające miejsce. Chodźcie, zobaczymy to. Dziwne miejsce, strasznie, nie? Ej, to jest opuszczone? No tak wygląda przynajmniej, jakby to było opuszczone. No jest w punkcie, zobacz. Czekaj. Ale tutaj to dobrze wygląda, stary. Jestem ciekaw, co tam dalej jest jeszcze, bo tam jest drugi budynek. To jest jakiś obiekt chyba stary, taki stary wakacyjny, nie wiem. Drugi budynek jakby tam dalej, dobrze widzę? Bez kitu! Ale to jest miejscowa. Ej, dobra. To ja muszę wejść tam do środka w takim razie, bo jest 4,55 i jest prawie 54,58. To znowu robimy Ej, co, i rozdzielamy się, mam zostać? No chyba tak zrobimy, nie? No. Będę obserwował. No, będziesz przeskakiwał z kamerą, w razie czego będę ci dawał znać, czy ktoś idzie. No. Najlepiej. Czekaj. Raz. Czekaj, jeszcze raz. Raz. Nie działa coś. Nie działa, a teraz spróbuj. Raz. Aha, bo masz inny kanał w ogóle, stary. 4, 2. Drugi mam. Raz. Dobra, działa. Teraz działa. Dobra. A to nie jest otwarte. Jesteśmy pod blokiem, stary, też. Słuchajcie, za nami jest blok. Nie chcę świecić po nim. Dobra, to ja przeskakuję. Dobra, stary. Podasz mi krótkofalówkę? Tak. To w sumie zostawię ci to. Daj, mam. Uważaj na ten drut kolczasty. Właśnie widzę. Ale jazda, stary. Jestem ciekawy,
ciekaw, co tutaj jest. Dobra. Daj. Idę oglądać. Dobra. To jak coś, to krzyż na ten. Dobra. Dobra, co tutaj mamy? W tym pomieszczeniu. Śmieci. Pachnie taką zgnilizną, bym powiedział. Ale czy coś jest tutaj z naszej intencji? Chyba nie. Jak coś zauważycie, piszcie w komentarzach. Ja bardziej wolę wejść tam w głąb. A przynajmniej na spokojnie, na razie bez światła większego. Ej, co to jest? Tu jest sklep spożywczy. Czemu ten teren w ogóle jest taki zamknięty? Ja pierdzielę, gdzie ja wszedłem? Kurde, co to jest za miejscuwa? Ej, nie wiem, co to jest za miejsce, ale robi wrażenie. Nie wiem, dlaczego w ogóle Randonautica nas tutaj wysłała. Te drzwi raczej będą zamknięte. Tak, zdecydowanie. Tu jest stara kosiarka. Czy wejdę może tędy? Nie, tu też jest zamknięte. Fuck. Dobra, po raz kolejny postanowiliśmy, że się rozejdziemy. Tak jak w ostatnim odcinku, słuchajcie, na szczęście ostatnim razem nic się nie stało. Ale tym razem jesteśmy pod dużym blokowiskiem. I widzę, że niektórzy nie śpią w tych bloczkach tutaj, w tych mieszkaniach. Zagracane. No jestem w środku, powiem ci, że teren jest fenomenalny, nie? To co w ogóle tutaj jest, to jest jakaś cała sieć budynków. Mam tam do ciebie przyjść, czy już zbadasz to sam? Wiesz co, wszystko jest pozamykane, więc raczej to tutaj, nie wiem, może uda mi się gdzieś dostać. Na razie chodzę i się rozglądam, czy dam radę gdzieś tu wejść. Dobra, jak coś, to dawaj znać. Na razie u mnie cisza też, spokojnie. Dobra, no u mnie jest tutaj bardzo dużo śmieci. Wiesz, to jest w ogóle zastanawiające, że to jest jedno z miejsc, które zostało stworzone, ale później ktoś je po prostu tak nagle opuścił, bo drzwi na przykład są nowe, a jeszcze mają nawet folię na sobie, tylko wszystko jest pozamykane, nie? To jest miejsce jakieś wakacyjne, czy to jest jakaś firma, czy co to jest? Bo to wygląda jak taka w sumie firma, ale też z drugiej strony jak domki wakacyjne. No właśnie, ciężko mi powiedzieć, bo może i to są jakieś powiązania z domkami wakacyjnymi, chociaż wątpię. Bardziej bym powiedział, że to były duże magazyny z jakimiś gratami w środku. Tutaj w ogóle ten budynek, co widzieliśmy, ten duży, to jest... No. Co jest? Sklep spożywczy, ale wiesz co, bo tutaj generalnie droga prowadzi jeszcze dalej, to można gdzieś dalej zajść. Dobra, oto odzywa się, bez odbioru, stary. Dobra, bez odbioru. Chociaż nie wiem w sumie, po co się odezwałem. Ej, dziwne miejsce bardzo. I tu... O kur... Ej, stary, ja znalazłem kolejne w ogóle ten. Kolejny budynek. Co? Dobra, opisuj cały czas na bieżąco, stary. O kur... Znalazłem otwarty gar... Ej, co to się dzieje w ogóle? Co tu jest? To są garaże z kolei. Kanistry? Co to za miejsce? Gdzie ja trafiłem w ogóle? Randonautica, co ty robisz? Po co żeś mnie tu wysłał? Łooo, kurde! Jakieś stare maszyny rolnicze, albo nie wiem do czego to miało służyć, ale ile to czasu tu musi stać, skoro nawet drzewa już zdążyły wyrosnąć, dach zdążył opaść. Właściwie to zawalić się, ale każdy z tych garaży praktycznie jest otwarty i można by go było sprawdzić. Wow, tu jest jakaś kolejna maszyna rolnicza. Co jest? Ej, właśnie chodzę po garażach, w których jest pełno maszyn rolniczych. W sensie takich starych, nie? Nieużywanych, ale stoją pochowane. Ło kur! Wszystko dobrze? Stary!
stary, co jest? O k***a, mam ciarki na ciele, nie? Spełniła się nasza kolejna intencja. No bo jak inaczej mam nazwać? Co się spełniło? A jak inaczej nazwiesz starego kampera? Ja pierdolę. Nie wiem, stary. Ale co tam jest? Co masz w tym kamperze? No stary, wchodzę właśnie do kampera. Co ty p***dolisz, stary? Jakim cudem? Nie wiem, znalazłem przyczepkę. Czekaj, ja to nagram telefonem. Są na maksa emocje, słuchajcie, nie? Z tego, co słyszę u Daniela. Aż żałuję, że tam z nim nie podbiłem po prostu. Naprawdę. No u mnie jest, stary, spokojnie, nawet bym powiedział, że nudno. Mówiłem wam, że najdziwniejsze rzeczy dzieją się po północy, a to jest doskonały przykład tego. Nagrywam akurat telefonem, bo nie ma ze mną tutaj Mikołaja, ale zobaczcie to. Znalazłem... Czekajcie... No zobaczcie to, znalazłem starego kampera. Stara przyczepka kempingowa, normalnie do której można bez problemu wejść. W środku nie ma za dużo miejsca. Jakaś stara butelka. Haha, ja pierdzielę, jaka... Cześć, mi nie o co ci chodziło z tym kamperem i nie do końca potrafię powiązać to z naszymi intencjami. Ja ci to zaraz pokażę, znaczy z intencją nie, ale za bardzo się podnieciłem, że znalazłem takie coś, stary. Ale ja ci to wszystko opowiem, pokażę jak przyjdę do ciebie, bo to jest masakryczne, zajebiste miejsce. Dobra, dobra. Ej, bez kitu, tu wszystko normalnie ten. I jeszcze nawet kółeczko. Ej, no mega, naprawdę. No mówiłem, że najdziwniejsze rzeczy dzieją się po północy, a to jest doskonały, doskonały tego przykład. Ej, mega miejsce, to trzeba przeszukać dalej w takim razie te garaże i to, co tutaj jest, bo... Wow! Po prostu wow! No mega. Patrzcie to... Tak to wygląda stąd. Jakie miejsce. I to jeszcze tak... schowane, nie? Tak to wygląda tu. Nie wiem, czy wam GoPro moje odda. No dobra, co jest jeszcze tutaj? No tu jest już zamknięte. Ej, Daniel, ty coś do mnie mówiłeś? A nie wiem, może przypadkiem wcisnąłem, wiesz? Z tej strony ten obiekt wygląda tak. To, co widzieliście wcześniej na moim GoPro. I tu jest ten sklep spożywczy, o którym wam mówiłem. Ale on... no raczej będzie zamknięty, tak... tak podejrzewam, że... bo te wszystkie drzwi w sumie... akurat są pozamykane. No zdecydowanie. Ej, ale to jest dorąbana miejscuwa, nie? No stary... Ej, totalnie nie spodziewałem się, myślałem, że to będzie po prostu już wow, ale to co ja... to co ci zaraz pokażę, co ja tam widziałem... Kurwa mordo... Daj stary ten, a, dobra, weź ode mnie rzeczy. Zaraz, ej, opowiem ci normalnie, ej, mega miejscuwa, naprawdę. Ale co to było, stary? Ja jestem ciekawy, co to za miejsce? Jeżeli można podpiąć jakąś naszą intencję obrzędu, czy... nie wiem, przygotowywanie się do spania może być obrzędem? No niby tak, a co nie tam wiem, miałeś? Wakacje czy mogą być... nie wiem, nie mam pojęcia, ale to co tam było... kurwa... mega, naprawdę, nie? To jest... absolutny fenomen. Nie widziałem tak fajnej, starej, oldschoolowej przyczepy kempingowej schowanej. No to dawaj, pokaż mi to, stary, na no tym to boku. Dobra, to chodź, chodź, pokażę wam. Wchodzę i takie coś widzę, nie? Mega dobre przeżycie w ogóle. Ej, no nie? Mega, naprawdę. I to było w takim garażu. Schowane, nie? Tak to wy... i tak dalej, i no... A tak schowane, schowane, nie? No fest! Bo ja tu jestem sam, na razie nic nie słyszałem. No i tu gadałeś mi o tych ludziach, nie? I ale tak to miejsce wygląda. Wow, po prostu... No, tak, zobacz. O. Z tej strony ten to są takie wygląda, jakby tak, kiedyś byliśmy na takich rolnych obszarach, pamiętasz? No to właśnie no wygląda jak z takich, taki pół na coś pół starego PGR-a no połączonego z jakimś sklepem spożywczym. Taki PGR, a może to jest nie jakiś stary PGR właśnie. I, tu i odnowiony, jakiś... że próbowali coś tam zmienić, dać jakieś, nie wiem, sklepy spożywcze zrobić, a im nie wyszło, nie? Nie wiem, ale zajebiste, nie? No mega zajebiste, stary. Jedziemy dalej, kurry, jedziemy dalej!
Totalnie nie spodziewałem się tego, że ten punkt będzie aż tak fenomenalny. Jestem na maksa podniecony, jakkolwiek to brzmi, ale powiem wam, miejsce masakryczne. Czy spełniła się tam nasza jakaś intencja? Nie wiem, to już musicie dać nam znać, bo no trochę tych rzeczy tam było. Także generuję kolejny punkt, no i zobaczymy, co teraz przyniesie nam rando. Zobaczymy, co to za miejsce. Dobra, mamy coś. Co prawda z mniejszą siłą, bo 3,67, ale wśród domów. Okay. Nie wiem, czy coś będzie, czy to jest jakieś osiedle, ale duży promień, jest 80 metrów prawie. Okay. Rozpocznij podróż, ile mamy tam? Zaraz zobaczymy. 2 minutki, to niedużo. Superancko. Kochani, to my ruszamy dalej, ale mam do was prośbę i podziękowanie. Bardzo dziękujemy za wszystkie intencje, które pisaliście pod poprzednim odcinkiem, a to z tego względu, że było tego no bardzo, bardzo dużo i pomogło nam to w intencjach z dzisiejszego odcinka, bo te intencje, które dzisiaj oglądacie, to te, które wybraliśmy z waszych komentarzy. Dlatego proponujcie, jakie 3 kolejne intencje mogą pojawić się w kolejnym odcinku. No i wypisujcie miasta. Najbardziej lajkowane miasto oznacza podróż dla nas, bo my wybierzemy się do jakiegoś waszego miasta. Jakie to będzie? Jeszcze nie wiemy. Ale oby ciekawe. 2 minuty jesteśmy. Niekiedy w naszych odcinkach zdarza się, że sytuacje losowe okazują się być naszymi intencjami. Dlaczego o tym wspominam? Zobaczcie, co wydarzyło się, gdy dotarliśmy w kolejne miejsce, do którego wysłała nas Randonautika. Z tego co widzę, to tak, mamy zamkniętą uliczkę, bo tutaj w jedną stronę, widzisz? No. Jest w jedną i druga w drugą. Ja pójdę tam. Ja idę na tyłę. Ty idź tam, rozejrzyjmy się i zobaczymy, czy to jest. Masz falówkę? Mam. No to ja swoje poszukiwania zacznę od samego końca. Tutaj jest gdzieś jakaś ślepa uliczka, tam oczywiście. Co? Siema. Moje dziąki mają rację, bo spotkaliście moich ziomów w takiej niebieskiej furce jechali, koło Orlenu. Tak, w małym takim fiaciku? Tak, mówili, coś się dzieje właśnie dzisiaj, że coś nagrywacie. No tak, tak. Można fotę? Spoko, pewnie. A gdzie jest ten? Daniel tam jest jak coś, możemy do niego... Czekaj, odezwę się do niego na krótko. Ale... Halo, halo? Daniel, słuchaj. Nie, nie, też chłopaki tutaj. Daniel. Ale weźmy, nagrywajcie mnie coś. Daniel. No co, czekaj, ma wyłączoną krótkofalówkę. Daniel! Co? Nie miałem włączonej? Stary, jakiś chłopak tutaj podszedł od nas, widz. Chodź. Nagrywamy teraz właśnie do odcinka. Nie, nikt nie wiedział w ogóle, że jesteś. To jeszcze raz, że... Nie, się nigdzie nie pojawi, stary. Chłopak jesteście, ale że w internecie. Dobra. Dobra, to się siema, stary. Okej, słuchajcie, dziwna sytuacja. Gościu tam idzie dalej. No Miki, słyszysz mnie? No słyszę cię, czekaj. Dobra. Ale ten chłopak stary przyszedł, ale później powiedział, że nie chce być w ogóle na filmie ani nic, że mamy go usunąć i zmodulować głos. Nie wiem, o co chodziło, stary. Czekaj, przyszedł... Przyszedł ktoś i co jeszcze? Chłopak chciał fotkę z tobą, chciał fotkę ze mną zrobił szybką fotkę. A jak ty powiedziałeś, czy tam poszedłeś dalej do przodu, to on powiedział, zobaczył, że ja nagrywam i powiedział, że nie chce być na tym filmie i żebyśmy go usunęli. To możemy zmienić mu głos czy coś, nie wiem. Bo ja go nie nagrywałem, bo nagrywałem nogi, nie? Dobra, to jak przyjdę, to mi pokażesz to nagranie, dobra? Bo ja tu się rozglądam jeszcze po okolicy, co tutaj jest. W sumie nie ma co pokazywać, ale dobra, no powiem ci. No dobra. To może być intencja nieznajomy. Ej, w sumie? No, stary, naprawdę. Ej, no w sumie tak, bo przyszedł tak totalnie... Ej, czekaj, ja idę do ciebie, dobra? Poczekaj, bo opowiedz mi to, bo to mnie aż zaintrygowało, tutaj nic nie ma, wiele. Podszedł widz, gościu był od tych ziomków z tego Fiata, tego małego. Wiesz, tego no. Niebieskiego? No, z tego niebieskiego autka. Powiedział, że oni mu przekazali, że my tu jesteśmy. A on teraz widział naszą furę, jak jechaliśmy po tej tutaj głównej. No. I powiedział, że za nami pobiegł. Ale jak zobaczył, że nagrywamy, że kamerę, wiesz, bo kamerę miałem w dół, jak podszedł. No, ale on poszedł.
No poszedł gdzieś tam, wiesz? No to stary, taka normalna sytuacja tak naprawdę, wiesz? Tylko powiedział, że nie chce, żebyśmy go wrzucali do filmu, to możemy najwyżej mu zmienić głos. Bo uważam, że fajny element jako intencja, bo no, jednak nieznajomy, nie? Nieznajomy, nie? No to... No. To by było coś... Znaczy tam ogólnie... Kurwa, a tam coś miałeś, bo tutaj jest... No nie, właśnie nie, lipa, nie, dlatego przybiegłem, bo mnie zaintrygowałeś, jak powiedziałeś, że jest nasza intencja. To czyli co, że zaliczamy? Ja bym podpiął. Hmm? No gościu jeszcze tak... Nie chcę być na tej kamerze, rozumiesz? Nie chcę, żeby być w tym filmie, ale był miły, nie? Ej, weź mi to w ogóle. No dobra. Tajemniczy widz, który przyszedł po zdjęcie. Czy możemy go zaliczyć jako nieznajomego? Prawie pierwsza w nocy. Ślepa uliczka, a do nas przychodzi człowiek, który nie chce, by go nagrywać, ale z drugiej strony jest zainteresowany tym, co robimy. Punkt nie zawierał nic interesującego poza tym jednym incydentem. Czy Randonautica wysłała nas tutaj specjalnie, wiedząc, że taka sytuacja nastąpi? Zastanawiające. Okej. 4:38. No. Ale? To jakiś duży budynek chyba, co? No, wygląda na całkiem spore. Ale tak to wygląda jakby w środku to było, wiesz? Zależy co to jest, nie? Idziemy zobaczyć? No, a przy okazji przerzuć na mapkę Google i jedźmy tam. Sprawdźmy, podróż, otwórz Google Maps. Zobaczymy, co to jest za obiekt. 3 minuty stąd. Przypał, co? No, przypał jest trochę wchodzić na ten teren, nie? To tak naprawdę to nic nie zrobimy. Nie wejdziemy tutaj na może teren. Chyba, że przejdziemy kawałek tutaj jeszcze, no, nie? Przejdziemy. No. Bo zobacz, tutaj nasz punkt jest generalnie... Chyba, żeby łapać promień, ale to wtedy byśmy musieli się dostać tam za budynek. Do środka. Gdzieś tam. Albo coś takiego. No. Jak mi się wydaje przynajmniej. No biorąc pod uwagę, mamy... Słucham? Dobry wieczór. Nagrywamy odcinek. Czym? Słucham? Czym? A dlaczego pan pyta? No, pilnujecie zakładnicza, czy ty? No, ale jesteśmy na zewnątrz, w sensie jesteśmy no poza dobra, zakładem. Jeszcze tam do tego. Jeszcze nie będzie jakiegoś. Znaczy, jeszcze raz, bo nie rozumiem. Czy macie jakieś pozwolenie albo coś o to, bo mi nie wiadomo, że coś takiego tu będzie. Znaczy, nagrywamy film na YouTube'a i generalnie mamy aplikację, która losuje nam losowe punkty, do których docieramy, czyli tak jak na przykład teraz mamy wygenerowany punkt. I wygenerowało nam punkt tutaj, ale jest. Spółdzielnia mleczarska. No właśnie, więc na teren nie wejdziemy, więc no dlatego kombinujemy co tutaj dalej zrobić. Ale to nawet nie wiedzieliśmy, że nie można nagrywać. Także... Nie no wiesz, no ja dokładnie. No. Widzę, że w kamery, nie wiem co się tu dzieje. Znaczy nie, no na teren nie wchodzimy, tak czy siak. Filmuję ci. Nie, ja rozumiem, pan robi swoją robotę, jasne, my też robimy swoją. Nie przeszkadzamy, bo i tak tutaj nic nie zrobimy, także dziękujemy i miłego wieczoru życzymy. No niestety, no nic tutaj nie zrobimy. To prawda. Ale... Czy to można podpiąć pod intencję nieznajomego? Czwartego, co? Czwarty, nie, sami nieznajomi dzisiaj. Jak nie szósty nawet bym powiedział. Kurde, ale no... Fajna miejscowa, tylko no nie przejdziemy na pewno przez szlabany, no nie chcemy też zakłócać. Bardzo miły pan ochroniarz w ogóle, bo no. Tutaj szapoba dla pana, bo... Tak, naprawdę... bałem się, że przejdzie to w niemiłą stronę. Niemiłą się przerodzi, stronę, nie? Tak, ale bardzo fajnie, bardzo fajnie. No nic. Środa Wielkopolska, mocno nieznajoma. To wygląda na zamieszkałe generalnie, wiesz, za tym zakładem. No właśnie tak widzę, że tutaj takie małe część stare... Część domów taka zamieszkała. Baraczki. Dużo zwierzaków, ale tu zobacz, na przykład tu jest okno otwarte, nie chcę świecić za bardzo po chacie. Tu jest rower. Masa prania i jakiś zakład, ale to jest chyba kontynuacja tego zakładu mleczarskiego no. I tu jest właśnie koniec tego zakładu, nie? Ale no... Nie wygląda jakby tu coś miało być. Absolutnie.
Zarąbista miejscówka, ale każdy kolejny generowany punkt losował nam pole. Pole, na którym prawdopodobnie by nic nie było, albo musielibyśmy szukać czegoś wykrywaczem. Mamy dzisiaj już nagrodę. Mamy w postaci huku powiązanego z naszą intencją, bo mamy łuski. Od czego są? Nie mam pojęcia. Tutaj liczę na waszą pomoc. I liczę też na to, że wbijecie 20 tysięcy polubień po to, żeby pojawił się kolejny odcinek z Randonautiki. Wypisujcie miasta, do których mamy się udać, a jeżeli chcecie, żebyśmy nagrali z Isamu, który jest ze Środy Wielkopolskiej, z Wojtkiem Golą, który jest z Poznania, z Rezim, który jest ze Śląska, albo z jakimkolwiek innym youtuberem, którego sobie wymyślicie i napiszecie w komentarzu, to dajcie znać. Jeżeli chcecie, to oczywiście zachęcam was do subskrypcji, ten czerwony przycisk tylko tam na dole, wtedy będziecie na bieżąco. Pamiętajcie, żeby wbijać na mojego Instagrama DJ Palasite, tam zdecydowanie więcej informacji. A na dzisiaj, kochani, to już niestety tyle. No, chciałbym bardzo, żeby działo się więcej, ale po pierwsze, na polach, poza chłodem, który na obecną chwilę już będzie nam doskwierał, nie znajdziemy za wiele. Poza ziemią, którą trzeba rozkopać, a prawdopodobnie będą znajdowały się tam plantacje, jak zresztą dzisiaj widzieliście, to tylko i wyłącznie problemy. Ale może warto by było zrobić taki odcinek, gdzie będziemy poruszać się tylko i wyłącznie po polach. Nie mam pojęcia. Zostawiam was z tym. Dajcie znać, czy wam się podobało. Bardzo wam dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, Środa Wielkopolska.